Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Kolejnym gościem poranka 7-9 jest pani Beata Biały z Fundacji Warszawskich Hospicjum dla Dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kończy się rok 2022, który pod wieloma względami był trudny dla nas wszystkich. Wojna za naszą wschodnią granicą, ale nie tylko. To przełożyło się między innymi na kwestie gospodarcze, zwłaszcza kryzys energetyczny, który trawi Europę, trawi także nasz kraj. A jak ten rok wyglądał z państwa perspektywy? No bo chyba nie ma co ukrywać, że sytuacja finansowa pogorszyła się w społeczeństwie. Domyślam się także, że również dla państwa to jest czas szczególnie trudny. No tak, oczywiście my nie jesteśmy samotną wyspą. Działamy w otoczeniu gospodarczym, geopolitycznym i to wszystko ma wpływ również i na kondycję organizacji pozarządowych. My jesteśmy organizacją pozarządową, organizacją pożytku publicznego. Utrzymujemy się głównie z darowizn, także z wpływów z dotychczasowego 1, a teraz już 1,5% podatku dochodowego. W związku z tym to wszystko, co się dzieje w gospodarce, musi mieć na nas wpływ. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że nasze koszty wzrosły naprawdę bardzo poważnie. Podrożało praktycznie wszystko, leki, środki opatrunkowe, drobny sprzęt medyczny, a także, co w przypadku takiej organizacji jak nasza, paliwo, koszty paliwa wzrosły, a my prowadzimy hospicjum domowe, w związku z tym musimy do pacjentów dojeżdżać i to bardzo daleko. Rocznie nasz zespół robi około 500 tysięcy kilometrów samochodami, w związku z tym koszty paliwa mają dla nas znaczenie niebagatelne. Ten rok był trudny, bez wątpienia. Ta niepewność przychodów, spadek również darowizn, to wszystko wpływa na taki, powiedziałabym, niepokój po naszej stronie, co będzie dalej, jak będzie się kształtował przyszły rok. No właśnie, jak będzie się kształtować przyszły rok, tego oczywiście nie wiemy, ale wiemy, że można wesprzeć państwa, między innymi za pomocą już nie jednego, ale rzeczywiście 1,5%. Warto pamiętać przy naszych rozliczeniach podatkowych, to już przecież wkrótce zapewne to nie jedyna możliwa forma wsparcia, zwłaszcza, że nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, ale bardzo często praca takich organizacji jak państwa po prostu odbywa się gdzieś w cieniu, w tle i być może czasami nawet nie wszyscy mają jej świadomość. Pewnie ma pan rację. To jest tak, że hospicja domowe dla dzieci, hospicja dla dzieci w ogóle, to jest taka działalność, która rzeczywiście trochę się odbywa w cieniu. Ona nie jest jakaś bardzo taka spektakularna. Mam nadzieję, że też mamy świadomość, że jest ważna. Natomiast to bez wątpienia. Myślę, że tutaj oczywiście nikt spektakularnej działalności nie oczekuje, ale myślę, że bez wątpienia to jest działalność, która jest po prostu nie do przecenienia i jest ona fundamentalna. Cieszę się, że pan tak mówi i bardzo bym chciała podkreślić to, o czym pan redaktor wspomniał, że od przyszłego roku w tych naszych rozliczeniach podatkowych to już jest 1,5%. Ja mówię o tym dlatego, że mało się generalnie o tym mówi i podatnicy mogą nie być tego świadomi. I czasami wypełniając PIT mogą po prostu zwyczajnie nie wiedzieć, że to już jest 1,5% i że trzeba to precyzyjnie policzyć. A dla organizacji pozarządowych, takich jak nasza, to jest naprawdę rzecz najwyższej wagi. Wiemy zresztą z życia, że grosz do grosza daje czasem bardzo dobre efekty, tym bardziej, że organizacje pozarządowe właśnie głównie mogą liczyć na wsparcie darczyńców właśnie za pomocą tego 1%, teraz już 1,5%, pewnie kampanie informacyjne, także ministerialne, rządowe jeszcze przed nami, ale i tak warto mieć w pamięci to, że tym roku już będzie to 1,5%, to jest wiadomość dobra dla wszystkich organizacji. Tu musimy niestety postawić kropkę, ale warto pamiętać i warto wesprzeć pracę Fundacji Warszawskiej Hospicjum dla Dzieci. Jak sami państwo słyszeli, praca, która odbywa się w cieniu, ale praca niezwykle kosztochłonna, a myślę, że nie ma takich pieniędzy, które mogłyby to wynagrodzić. A moimi państwa gościem poranka 7-9 była pani Beata Biały z Fundacji Warszawskiej Hospicjum dla Dzieci, która opowiedziała, jak wyglądał ten rok z perspektywy Hospicjum dla Dzieci. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję państwu. Dobrego dnia życzę. 7-9. Poranek rozgłośni katolickich.